Proszę Państwa, przechodząc do dzisiejszego naszego spotkania, odpowiedzi mobilne w drodze do wygody i bezpieczeństwa. Temat jest na tyle aktualny, że właściwie dzisiaj nawet powiedzieć, że kwartał coś zmienia, to za mało. To właściwie każdy miesiąc przynosi jakieś nowe elementy dotyczące tej tematyki. Jako pierwszy poproszę pana Michała Wiśniewskiego i Wojciecha Dzikowskiego z Gajusa Polska, abyśmy trochę porozmawiali o tej rewolucji bądź ewolucji w świecie mobilnej na bankowości w Polsce. Dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Michał Wiśniewski, firma Genius. Jestem już po raz kolejny, drugi albo trzeci, z kolegą Wojciechem, który w drugiej części powie kilka słów. Jak zwykle bardzo dziękuję. To tak już tytułem wstępu pozwolę sobie powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy mówić. Przede wszystkim bankowość ze szczególnym naciskiem na kwestie mobilne, ale też będzie kilka słów na pewno na temat operatorów telefonii komórkowych, bez których ten cały ekosystem dotyczący szeroko pojętych płatności ze szczególnym naciskiem naturalnie na kwestie mobilne nie mógł po prostu istnieć. I tak zanim przejdę do zasadniczej części prezentacji, to dosłownie dwa słowa na temat tytułu naszego wystąpienia. Zastosowaliśmy z Wojciechem taką mini grę słów, te słowo rewolucja, R jest w nawiasie, bo dużo mówi się o rewolucji na rynku mobile. Już niejednokrotnie i my i Państwo na pewno słyszeli o tym, że tak, to ten rok będzie rynkiem mobile. Nie, okazuje się, że to powiedzmy 2012, a nie 2013, to już wtedy na pewno, więc my tak naprawdę nie negujemy tego, ale chcielibyśmy zachęcić do troszeczkę może takiej refleksji, powiedzmy. Czy to rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją, jeżeli chodzi o mobile w Polsce? I czy ta rewolucja, albo właśnie ewolucja może, czy to może powolne ewoluowanie tych zagadnień są takim lepszą definicją tego, co się dzieje na polskim rynku. Pozwolę sobie rozpocząć od takiego slajdu poglądowego. Chciałbym zwrócić uwagę tak naprawdę na dwie zasadnicze rzeczy, mianowicie penetracja internetu w Polsce versus to, co dzieje się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest ten super taki przerywany. I to taki punkt wyjścia właśnie do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, tak? I troszeczkę ten slajd chciałem, żeby korespondował z tytułem prezentacji. Czy to rewolucja, czy właśnie takie powolne ewoluowanie szeroko pojętego internetu, który gdzieś tam też przecież wpisuje się w kwestie mobilnych płatności. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to kwestia penetracji internetu, jeżeli chodzi o platformę, jaką są telefony komórkowe, również telefony typu smart, czyli smartfony. Nie chcę absolutnie, żeby to był taki sceptyczny głos, natomiast te liczby nie kłamią i Państwo też widzicie, że trochę nam brakuje, tak? Nie wspominając o tym, co możemy zaobserwować w Danii czy w Izraelu. Nie jest to może jakaś przepaść, ale trochę nam brakuje, jak wcześniej powiedziałem. A tutaj jest coś bardziej optymistycznego. Mamy dynamikę wzrostu, jeżeli chodzi o udział ruchu mobilnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj również została uwzględniona Polska. Jak widzimy, ta dynamika wzrostu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy jest naprawdę imponująca. Dzisiaj blisko 8% treści w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest związanych z... To są odsłony mobilne, tak, pochodzące z urządzeń mobilnych i to jest wzrost o blisko 300% w stosunku do początku 2012 roku. No i to na pewno bardzo optymistyczna sprawa, tak? Czy jakiś pomysł, co przedstawia ta linia niebieska? Prosta sprawa. Dokładnie, to jest Polska. Trochę mniej optymistycznie, to jest no, taka różnica subtelna, nieco ponad 2 punktów procentowych, ale jest naprawdę nieźle, także myślę, że ogólnie trzeba się cieszyć. Wzrost też imponujący, nie 300, ale 200%, więc naprawdę, brzmi to, wygląda to bardzo obiecująco. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o płatnościach mobilnych, jak płatności, no to na pewno banki. Oczywiście te płatności trzeba dokonać za coś, czego się kupuje, dlatego w drugiej części Wojciech powie trochę o e-commerce, tak żeby to wszystko było spójne i w tym ekosystemie wspomnianym wcześniej grało. Tutaj też trochę taki poglądowy slajd na temat tego, jak na przestrzeni kilku ostatnich lat
wygląda bankowość w Polsce. To są wyniki z badania Megapanel. Dla przypomnienia, ranking popularności polskich zagranicznych witryn. Przyznam szczerze, trochę niefortunnie może wybraliśmy ten marzec, bo liczyłem na to, że marzec 2013 to będzie znowu jakiś wzrost, a tutaj troszeczkę spadło, natomiast ten zasięg wśród internautów, on cały czas jest na naprawdę takim imponującym poziomie. Realnych użytkowników, czyli takich użytkowników z krwi i kości, też jest ponad 10 milionów. I to znowu jest optymistyczny akcent według nas, który przemawia za tym, że jest niewątpliwie potencjał branży finansowej, jest on coraz większy. Dzisiaj mówimy o płatnościach mobilnych, dlatego też chcieliśmy się podzielić świeżą porcją danych, tego jeszcze w historii Gemiusa nie pokazywaliśmy, mianowicie odsłony mobilne na witrynach bankowych. Dane są twarde z wykorzystaniem takiego naszego sztandarowego produktu do pomiaru ruchu na stronie, ale to nie chodzi o robienie reklamy, tylko żeby zaprezentować, że tutaj nie ma mowy o tym, że te dane są obarczone jakimś błędem. Są to dane twarde. Przełomowy był listopad, grudzień 2011, kiedy osiągnęliśmy 1% takich odsłon mobilnych, no i zaczęło bardzo ładnie rosnąć. Maj 2013 to jest 4,26. To jeszcze teraz proszę na chwilę pamięcią sięgnąć do tego slajdu, gdzie pokazywaliśmy dynamikę wzrostu dla odsłon mobilnych w Polsce versus Europa Środkowa Wschodnia. Tamten pułap napisaliśmy z Wojtkiem, był 5,3, tak? Tutaj jest 4,3. Trochę słabiej, ale ten jeden punkt procentowy, mam nadzieję, że ta branża bankowa szybko nadgoni. No i nie mogło zabraknąć producentów urządzeń, które generowały te odsłony mobilne. Cały czas mówimy, chcę to podkreślić, o witrynach bankowych. Troszeczkę Apple spada, jeżeli chodzi o banki, natomiast bardzo ładnie rośnie Samsung. Nie wiem, co stało się z Nokią od listopada 2010, no i marginalne znaczenie pozostałych producentów. No, życzymy, żeby Nokia trochę trend się odwrócił. Później Wojciech będzie pokazywał, że to niekoniecznie wyścig musi być tylko pomiędzy tymi dwoma producentami, Samsungiem i Apple, albo inaczej, innymi słowy, on niekoniecznie musi ten wyścig tak wyglądać, tak? Ale to już nie będę Wojtkowi zabierał pomysłu. Na kolejnym slajdzie chcieliśmy pokazać, że polscy internauci, to dosyć oczywista sprawa, tak naprawdę truizm. Mają do korzystania dwa rodzaje takich kanałów, tak, jeżeli korzystamy z internetu. Z jednej strony korzystamy z sieci Wi-Fi, niektórzy mówią Wi-Fi, ale są też sieci poszczególnych operatorów telefonii komórkowej. Chcieliśmy też pokazać, pokusiliśmy się o to, żeby pokazać tutaj, zbadać tak naprawdę, czy są jakieś wyraźne trendy, zależności pomiędzy korzystaniem z jednych i z drugich kanałów, czyli z Wi-Fi, z sieci operatorskich, w dni powszednie i w weekendy. No i jeżeli chodzi o sieci mobilne, to tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że zarówno ten weekend, jak i dzień roboczy praktycznie się pokrywa. Pik jest gdzieś tutaj 21-22. Jest natomiast troszeczkę różnic, jeżeli chodzi o wykorzystywanie podczas weekendu i w dni robocze sieci Wi-Fi, Wi-Fi. Mamy tutaj najpierw taki fajny wzrost, prawda, i podczas weekendu tych odsłon generujemy więcej. Pik natomiast jest tutaj, jest to dzień roboczy, o dziwo. Dla nas było to trochę małe zaskoczenie, ale widzimy, że się nie pokrywa, że są jakieś subtelne, ale są różnice, więc mam nadzieję, że fajnie. Tak, i takie podsumowanie, mianowicie, że Wi-Fi częściej wybieramy podczas weekendu, wtedy jest generowanych tych odsłon trochę więcej. I tak, żeby trochę podsumować to, co powiedzieliśmy, blisko 70% ruch, który pochodzi, blisko 70% to jest ruch z sieci Wi-Fi, natomiast nie bez znaczenia są operatorzy telefonii komórkowej, gdzieś te 30% pozostałe musi znaleźć swoje ujście i dlatego bardzo fajnie, że ci operatorzy telefonii komórkowej też są w tym całym ekosystemie. Natomiast dla nas pewnego rodzaju zaskoczeniem było to, że nie ma tak naprawdę jednego takiego wyraźnego lidera, tak? Bo lider jest, ktoś tak samo zamyka stawkę, natomiast nie ma takiego zdecydowanego potentata i też nie ma takiego
trochę powiem brzydko może przegranego, tak? Taki, który by był outsiderem tej całej stawki. Kolejny slajd to prezentacja takich typowych zachowań przeciętnego Wiśniewskiego, Żbikowskiego, może kogoś z Państwa, mianowicie chcieliśmy pokazać, jak poszczególnych dayparty użytkownicy internetu korzystają z internetu, to jest z jakich platform przede wszystkim korzystają. Czy są może jakieś pomysły na to, gdzie umieścić telefon komórkowy, gdzie tablet, gdzie PC? Gdzie telefon komórkowy to jest też telefon typu smart, to jest smartfon, tak sobie tutaj ogólnie powiedzieliśmy. Odpowiem, ci z Państwa, którzy dojeżdżają do pracy komunikacją, to pewnie już mają jakiś pomysł. Proszę? Tak, telefon komórkowy. Później jest PC, to tak samo laptop i później na samym końcu dnia tablet. To rzeczywiście bardzo często można zaobserwować, że jak jedziemy komunikacją, to gro tych podróżników korzysta z telefonu komórkowego. Czasem też oczywiście tablet, tak, ale chyba ze smartfonu jest zdecydowanie łatwiej. Później pracy naturalnie albo PC, albo laptop. Pewnie dzisiaj już w 90% co najmniej jest to laptop. I jeżeli chodzi o tablet, też dosyć oczywista sprawa. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj pik, jeżeli chodzi o odsłony dla tabletów, 20, 21, 21, 22. I to ma też zjawisko z tak zwanym multiscreeningiem. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale ja na przykład tak robię. Właśnie późne godziny wieczorne, kanapa, telewizor gdzieś, telewizja gdzieś tak naprawdę w tle. I wtedy bardzo często jakieś urządzenie mobilne. No i z tego, co porozmawiałem z kilkoma osobami, to rzeczywiście tak robią. Cieszę się, że są głosy, które się... gdzie tutaj Tatarek była się potwierdza. Na zakończenie mojej części taki slajd trochę przewrotny. Być może część z Państwa już się gdzieś miała okazję zapoznać. To też taki slajd, który chcieliśmy z Wojtkiem Żywą korespondował z tytułem naszej prezentacji. Mianowicie, czy to rewolucja, czy bardziej ewoluowanie internetu, jeszcze raz przypomnę. Dla nas bardzo zaskakujące było to, co widzimy tutaj. Penetracja smartfonów na poziomie, przepraszam, deklaracji, niebieska linia, w Polsce 9%. I penetracja smartfonów po podaniu aspektów, powiedzmy, natury technicznej, tak? Czyli już zdefiniowana klawiatura QWERTY plus klawiatura dotykowa, ewentualnie system operacyjny, możliwość ściągania aplikacji na telefon. Bardzo duża przepaść i tak naprawdę no, trochę się zasmuciliśmy. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o kobietach, mężczyznach, kobietach, niezależnie od przedziału wiekowego, to proszę zwrócić uwagę, że zawsze są te rozpiętości, jeżeli chodzi o te penetracje smartfonów na poziomie deklaracji, taką z definicji, tak, w oparciu o te aspekty techniczne. Nie pozwolę sobie zakończyć nieoptymistycznym akcentem, czyli chcę zakończyć optymistycznym i powiem, że to, co bardzo mi się podoba, to że w Polsce cykl życia urządzenia mobilnego to 36 miesięcy, dla porównania w Europie 48, globalnie 42 i to świadczy o tym, że Polacy, naszym skromnym zdaniem, że Polacy lubią nowinki techniczne, są otwarci, często zmieniają, bo poszukują coraz lepszych, fajniejszych rozwiązań, a bez nich nie byłoby tej wygody i bezpieczeństwa, między innymi płatności. Ja dziękuję i oddaję głos koledze.